prosimy moderatorów i przedstawicieli grup o podsumowanie takie syntetyczne tego, co się zadziało w trakcie tych spotkań. I potem zostaje nam jeszcze chwila na dyskusję. Myślę, że warto może porozmawiać, co dalej, żeby z tego spotkania naszego dzisiejszego wynieść, czy co, jak Państwo mają, jakie Państwo mają pomysły, co dalej moglibyśmy robić, żeby Rady Dzień się rozwijały w jakimś kierunku. Oddaję głos. Dziękuję. Nie było mnie tak emocjonująco na naszym hotelu jak na ostatnim przypadku typu prac, chociaż bałam się, że właśnie będzie, że to też jest bardzo emocjonujący temat. Pierwsza rzecz, która wybrzmiała, to zwiększenie rezerwy celowej dla rad dzielnic. Z tą rezerwą celową związane są jeszcze takie dwa dodatkowe punkty. Pierwszy taki, że warto by było pomyśleć o tym, aby rezerwa celowa była tylko na sprawy remontowo-inwestycyjne, natomiast wyodrębnione, żeby zostały środki w budżecie miasta na sprawy organizacji imprez, na przykład festynów, biegów czy czegokolwiek innego, co organizują dzielnice. Kolejna rzecz, tutaj to wzbudziło trochę kontrowersji. Budżet obywatelski podzielić między dzielnice, żeby było jakby większa przekazana decyzyjność, jeżeli chodzi o środki w ramach budżetu obywatelskiego na dzielnice, ale nie żeby rady dzielnic decydowały o tym, tylko mieszkańcy w ramach dzielnic. Pytanie otwarte pozostaje, czy ten podział środków powinien być równy, czy też nie, ale tutaj nie ustaliliśmy. Kolejna ważna sprawa to są diety. Nie wiem, czy porówno, ale bardziej chyba przeważa ta szala w tym kierunku, że nie tylko przewodniczący zarządu dzielnicy, ale rozdzielenie tej puli środków, która jest dla przewodniczącego rady dzielnicy, między wszystkich członków. Oczywiście zróżnicowanie w zależności od tego, czy jest się zwykłym członkiem, czy pełni się jakąś funkcję, ale tutaj właśnie pojawił się ten postulat, czy żeby członkowie pracujący i w zarządzie, i w radzie otrzymywali jakąś rekompensatę finansową. I jeden z przedostatnich postulatów, bardzo ważny, to jest, jeżeli chodzi o Zarząd Dróg i Mostów i Wydział Inwestycyjny, ujednolicenie dokumentacji we wszystkich sprawach związanych z tymi remontami i inwestycjami. Tutaj, żeby była regulaminy i same kwestie tych dokumentów, które trzeba złożyć, żeby to było ujednolicone. I kolejna sprawa z tym związana to są terminy, czyli żeby te terminy były tak rozpisane, żeby to ułatwiało radom dzielnic. Nie tylko o ZDIM, tylko o wszystkie jednostki, które wydatkują pieniądze z rezerwy celowej, żeby to było jakieś ujednolicone. Aha. Ten tak, ten szmak i w końcu jest bałagan, bo nie wiadomo co robić. Dobra, czyli tutaj to uściślenie. I ostatnia rzecz. Dodatkowe środki, to jest bardziej taki do Rady Miasta i do Prezydenta, dodatkowe środki dla dzielnic, które są w bardzo trudnej sytuacji. Tutaj na przykład Hajdów Zabelnie. Znaczy, że tam powinien dodatkowy strumień środków finansowych, nie już w ramach rezerwy czy czegokolwiek, tylko po prostu, żeby miasto przyjrzało się, tak? I przyjrzało się tak inwestycyjnie mocniej takim dzielnicom, które są w bardzo trudnej sytuacji. I tutaj. Dziękujemy. Mam jeszcze jeden wniosek, bo jak się nie było w tej grupie, żeby również w budżecie obywatelskim nie było miękkich projektów, tylko takich inwestycyjnych. Dobrze, będzie notowane do protokołu. Następna. Ja mam jedną prośbę, żebyśmy mówili do mikrofonu, ponieważ chcielibyśmy to też nagrać i później puścić, a jednak bez mikrofonu to się nic nie nagra. Tak, żeby też osoby, których jakby nie było dzisiaj, wiedziały, co się tu wydarzyło. Rąk mi zabraknie. Grupa też są za kompetencje. Ponieważ pracowaliśmy na siedząco przy stole,
Szukam. Ale jak miałam to notatki, które były robione też w wersji poziomej. W związku z tym te uwagi Państwa starałam się połączyć w grupy i tak. Część uwag dotyczyła współpracy z referatem do spraw samorządności Urzędu Miasta oraz braku oraz potrzeby szkoleń dla członków rad dzielnic i to zarówno dotyczących tego, jak działać, ale też jakie kompetencje mają poszczególni członkowie rad, jak działa zarząd, jak działa cała rada i co można, a czego po prostu się nie da, bo nie mieści się to w statucie. Potrzeba szkoleń dotyczyła tak i członków, i przewodniczących. Natomiast kolejna grupa Państwa głosów dotyczyła braku informacji ze strony Urzędu Miasta o planowanych inwestycjach na terenie dzielnicy, o zamiarze sprzedaży działek miejskich i o planowanych zmianach dotyczących zarówno samej dzielnicy, jak i dzielnic sąsiednich. To wyszło przy okazji zmiany, przy okazji billboardu, który był w innej dzielnicy, ale ta dzielnica go akurat oglądała, więc też było to ważne. Uwagi dotyczące podziału na dzielnice. Tutaj trudno jest znaleźć uzasadnienie, dlaczego niektóre dzielnice są mają bardzo wielu mieszkańców, a inne dzielnice mają mało mieszkańców, a z kolei olbrzymie terytorium. No to akurat w przypadku przysłowiowego już Hajdowa się daje uzasadnić, no bo akurat tam jest tak spójnie geograficznie ta dzielnica zdefiniowana, ale chodziło konkretnie o dzielnicę Rury, która ma bardzo wielu mieszkańców i w porównaniu z innymi dzielnicami to by mieszkańców wystarczyło na kilka dzielnic. Dotyczyło to poza tym, że liczby mieszkańców, to jeszcze wysokości rezerwy celowej w porównaniu też i w odniesieniach do budżetu obywatelskiego. Były proponowane różne pomysły dotyczące liczenia rezerwy celowej, uwzględniające i liczbę mieszkańców i też wysokość płaconych podatków, ale też no, nie jest to sprawa oczywista, ponieważ inny sposób argumentowania takiego podziału, jaki jest, to solidarność między tymi, którzy mają więcej, a tymi, którzy potrzebują więcej. Więc kolejna grupa głosów, które się pojawiały w naszej rozmowie, to dobre praktyki, popularyzacja i wymiana między państwem. I tak, tutaj tablica informacyjna, strona na Facebooku, kalendarz posiedzeń, ale też i informacja o posiedzeniach Rady Dzielnicy, tak żeby zapraszać na nie mieszkańców. Kolejna grupa wniosków, które się pojawiały, to miejsce dla przewodniczących Rad Dzielnic podczas obrad Komisji Rady Miasta i na posiedzeniach Rady Miasta. To była w ogóle uwaga. Proszę. No raz jest, raz nie ma. Nie, chodzi o miejsce, że tak powiem, mentalne, a nie fizyczne. Chodzi o to, żeby głos przewodniczących był możliwiony.
problemów było. No więc raz jest, raz nie jest. Jestem czasami wypytywany, a co chcę powiedzieć, a w jakiej sprawie, a niech pan tylko krótko mówi. Więc tak, wnioski do statutu też się pojawiały, w tym między innymi kampania z obowiązkową ciszą wyborczą, żeby tak, ten udział w komisjach, inwestycja rad, gdzie informacja obowiązkowa ze strony Urzędu Miasta o inwestycjach celu publicznego i jeszcze tak, żeby istniał jakiś obowiązek terminowego odpowiadania przez urząd na korespondencję. Ponieważ w odniesieniu do osób prywatnych i do instytucji obowiązuje KPA, a w odniesieniu do rady no w zasadzie obyczaj powinien, ale chodzi o to, żeby ten obyczaj był czasowo powiązany z KPA. Było nawet konkretnie, żeby opisać zasady współpracy z Radą Miasta w konkretnym paragrafie, ja to zapiszę też i w tej wersji, którą zostawię. Pojawiła się też, jak u Państwa, potrzeba diet dla radnych oraz wniosek dotyczący zmian statutu. A mianowicie, żeby zmiany statutu były procedowane we współpracy z przewodniczącymi rad dzielnic i zarządów i żeby to działo się na roboczych spotkaniach, gdzie by to nie było wyłącznie opiniowanie tekstu, tak zrozumiałam, tekstu, który skądś się pojawi, opracowany już, a żeby wpływ mieli Państwo z rad dzielnic. Wydaje mi się, że to wszystko, jeśli ktoś z Państwa chciał coś. To był wniosek, żeby przynajmniej raz na kwartał albo pół roku było spotkanie z Komisją Porządku Publicznego i Samorządności. Swoje nazwy ma zapis. Co było zwyczajem wiele lat temu. Chyba 6 lat temu, no, 5 czy 6 lat już było takie. A kiedyś było zamiast na nim pana ze roku. Ale który to było? A no to mogło być 5-6 lat temu, to prawda. Kiedyś co? A w ogóle była jakaś powołana taka komisja? Nie, no nie, myśmy się spotykali w Komisji Bezpieczeństwa. Spotykanie przewodniczących rady. Chyba mylicie Państwo komisję samorządności, która funkcjonuje w ramach Rady Miasta. Z takimi zebraniami przewodniczących rad zarządu dzielnic, które się kiedyś odbyły. Tak, o tym powiedziałem. Ale to było takie nieformalne, które sami organizowaliśmy w Trybunale, gdzie jest to przewodniczący. Ale Komisja Porządku Publicznego i Samorządności w swoim zapisie zadań ma przede wszystkim współpraca z radami dzielnic. I to jest jej jedno z głównych zadań. Od 5-6 lat komisja się nie wywiązuje się ze swojego zadania, bo nie mogę nigdy zaprzewodniać czegoś wyższego. Dobrze, jest to ciekawy krok. To myślę, że ponieważ to jest taka absolutnie bieżąca sprawa do załatwienia, to w rekomendacjach kolega Wiecie co, Państwu pomogę w imieniu Państwa Miesiąca zadzwonić jak do przewodniczącego i zakomunikować, że jest potrzebne. Dobrze, dziękuję. Może teraz synteza tego, co było na panu dotyczącym komunikacji i promocji. Ja zajmowałem się, czy próbowałem rozmawiać z Państwem na temat komunikacji. Komunikacja rad dzielnic, moim zdaniem, w krótkim podsumowaniu jest bardzo cichym głosem. Odnoszę wrażenie, że jeżeli Państwo nie doprowadzą do sytuacji takiej, że przewodniczący rady dzielnic się zjednoczą po to, żeby zdobywać głosy obywatelskie, na przykład po to, żeby składać wnioski, po to, żeby stać się pewną siłą
to z tego komunikatu waszego po prostu nic nie wyjdzie, ponieważ w bardzo dużym stopniu ograniczona jest jakby państwa władza. Z tego co wiem, to należałoby szczególną uwagę poświęcić na to, żeby zmienić podejście urzędników ratusza do państwa, ponieważ z rozmów, które tu przeprowadziłem z państwem, wynika, że trochę urzędnicy są w opozycji i wygląda na to, że to rady dzielnic są dla urzędników, a nie urzędnicy dla rad dzielnic. Ja przynajmniej takie odczucie mam. Szczególnie, że łapie się państwo na różnych drobnych problemach technicznych, po to, żeby odrzucić jakiś problem, trzeba odsunąć na jakiś czas. Nie ma komunikacji, nie da się zrobić dobrej i sprawnej komunikacji, jeżeli nie ma środków na komunikację. Tutaj też rozmawialiśmy właśnie z panem Józefem o tym, że mają państwo do dyspozycji udostępnione przez Urząd Miasta zakładkę na swoje jakby sprawy związane z radami dzielnic, ale jest problem z obsługą tych stron. Takimi stronami muszą się zajmować w znacznym stopniu jednak mimo wszystko profesjonaliści. Ci profesjonaliści powinni być albo wyznaczeni przez miasto, ale do państwa dyspozycji, albo to powinni być wasi profesjonaliści opłacani. Albo zakładka powinna być tak zrobiona, że albo prosty komunikat daje się go w jakiś sposób obsługiwać. Tak jest. To samo przekłada się na problemy komunikacji z mieszkańcami, bo to jakby jest drugi temat, jakby zupełnie w drugą stronę. Też bez pewnej wiedzy, bez pewnych zdolności trudno jest tą komunikację szeroko prowadzić, a tak by należało prowadzić. Oprócz tablic informacyjnych, oprócz bezpośredniego jakiegoś kontaktu, z tego co wiem, to na takie posiedzenia rad dzielnic przychodzi relatywnie mało ludzi, ponieważ albo nie wiedzą, że te spotkania są, albo nie wierzą w siłę, że będą w stanie coś na takiej radzie po prostu przepchnąć. No i z tego co wiem, to media elektroniczne też leżą, bo one wymagają promocji. Niestety ta promocja w większości przypadków jest płatna. Ona nie jest droga, ale mimo wszystko jest płatna. Dlatego bez środków na komunikację, mówicie tu państwo o dietach, o różnego rodzaju pieniądzach, które mają zwiększyć te wydatki celowe, podnieść jakby możliwości pewnego rodzaju prawa do dysponowania tymi pieniędzmi. Uważam, że powinniście też państwo w jakiś sposób próbować wywalczyć sobie środki na swoje działania, w jakimś stopniu też PR-owe, czyli właśnie między innymi na tą komunikację, na finansowanie jej chociażby. Nie wiem, proste plakaty jakieś informacyjne, które można by było rozwiesić na tablicach ogłoszeń w każdej klatce, to też jest jakiś wydatek. Przydałoby się też państwu również w moim odczuciu w ramach szkoleń przewodniczących, trochę szkoleń neurolingwistycznych i takich prostych zabiegów, które pomogą wam się lepiej komunikować z mieszkańcami, czy po prostu prowadzić z nimi rozmowę, bo jak poniekąd każdy urząd jesteście narażeni na ataki, prawda? I skuteczne porozumiewanie się, czy wiedza w zakresie jakby zmniejszania siły tych ataków, czy odpowiedzi na pytania w taki sposób, żeby kogoś nie urazić i tak dalej, też by były państwu bardzo potrzebne. I tak naprawdę to jest synteza tych wniosków, które ja tu z państwem mogę przegadać. Temat komunikacji jest tematem bardzo złożonym, to znaczy jest bardzo dużo, bo państwo są pośrodku pewnego, nie wiem, tworu, tak bym powiedział, bo z jednej strony, prawda, musicie państwo się w pewnym stopniu też wspierać, ale komunikować z władzami miasta, z zarządem miasta. Z drugiej strony jesteście państwo rozumiani jako część właśnie tego miasta w kontekście mieszkańców, więc gdzieś tam po prostu między młotem a kowadłem się państwo znajdują i ta rola jest trudna. Ja mam tyle wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Piotr, ostatni panel. Myślę,
poziom tych emocji, nie wiem, czy będę w stanie przekazać syntetycznie, co się tam działa. Z prośbą tutaj Krzysztof, ale no, doszliśmy do paru wniosków. Wniosków było, proszę Państwa, więcej. Natomiast tak jak mówię, było więcej, ale nie zostały tu zapisane, bo budziły na tyle wysokie emocje, że nawet część nawet z nich była głosowana. Ale do rzeczy. Pierwsza, jeśli chodzi o tryb pracy Rady, pierwszy wniosek, do którego wspólnie, nazwijmy to, że wspólnie doszliśmy, to było usprawnienie, może jako takie, że ten wniosek będzie usprawniał pracę Rady związaną z takim z początkiem, samym początkiem, rozpoczęciem w ogóle pracy w wyborach, a mianowicie chodziło o ograniczenie obligatoryjnej obecnie ilości członków zarządu. No i tutaj w wyniku głosowania weszliśmy, że najlepszy są, bardziej wskazano liczbą członków zarządu było 5. Członków prezydium rady, tutaj był problem, bo to były dwa podejścia do głosowania, no ale w końcu stwierdziliśmy, że najlepiej jak to było to dwóch członków prezydium, a nie przewodniczący i jeden wiceprzewodniczący rady oraz trzech członków komisji rewizyjnej. W przypadku rady 15-osobowej, to tu proszę Państwa niewiele się zmienia, ale tak dużo głos właśnie wyczyk. Natomiast dużo się zmienia w przypadku rady 21-osobowej. Drugim punktem, który był poruszany, który wzbudził bardzo duże emocje, niektórzy negowali nawet, że powinniśmy go wykreślić, ale jednak został. To było uszczegółowienie zadań sekretarza zarządu poprzez dopisanie tego, że sekretarz zarządu zajmuje się protokołowaniem posiedzeń rady. Obecnie w zapisach statutu jest uregulowane to jednym zdaniem, że prowadzi dokumentację rady i zarządu. Natomiast no, większość z Państwa stwierdziła, że powinno być co najmniej dopisane w tym sporządzaniem protokołów czy protokołowanie posiedzeń rady dzielnicy. Kwestia następna którą poruszaliśmy, to było uregulowanie sposobu pracy zarządu dzielnicy. Uregulowanie w tym sensie, aby pozostawał jakiś dokument określony w statucie po każdym posiedzeniu rady dzielnicy. Jak to będzie uregulowane, to jest kwestia wtórna, czy to będzie notatka, czy to będzie protokół, natomiast obecnie nie jest to, ta sprawa nie jest w ogóle uregulowana, jest tylko napisane, że zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w zasadzie tyle. Kolejną kwestią był udział przewodniczącego rady w posiedzeniach zarządu. No ja, dla mnie to było bardzo kształcące, bo ja się dowiedziałem, że taki problem jest. Nie wiedziałem wcześniej, że w niektórych radach rzeczywiście taki problem jest, czy może zaistnieć, że miłość między przewodniczącym zarządu a przewodniczącym rady jest na tyle, na poziom wysoki, że państwo czy panowie chcą lub nie chcą się zapraszać na posiedzenie. Natomiast no, grupa stwierdziła, że należałoby uregulować tą kwestię w statucie, że przewodniczący rady powinien być zapraszany na posiedzenia zarządu, oczywiście bez prawa głosu, niejako. Jak zrozumiałem, obligatoryjnie. Następna kwestia, czyli piąty punkt, to była też kwestia bardzo, że tak powiem, sporna i dyskutowana bardzo długo, ale doszliśmy do jakiegoś, nazwijmy, konsensusu. Grupa stwierdziła, że należałoby też w zapisach statutu uregulować sprawę konkretnie sposobu zawiadamiania o posiedzeniach rad. No, w części rad jakiś tam problem z tym wynikał, ze sposobem konkretnie, że powinno być zapisane, że należy zawiadomienia o posiedzeniach w formie elektronicznej, bądź pisemnej, bądź jeszcze
w inny sposób. Należy, grupa stwierdziła, że musi być wprost określone, jak należy zawiadamiać. Jak rozumiem, wynikało to chyba też z bardzo głębokiej, poszerzonej współpracy między przewodniczącym zarządu a przewodniczącym rady. Powiem tak, no to jest 5 punktów, proszę Państwa, które mimo zażartej dyskusji bardzo kształcącej dla mnie udało się zapisać, natomiast były też poruszane inne tematy, których nie udało się zapisać, ale myślę, Panie Krzysztofie, że jakbyśmy mieli więcej czasu, mając na uwadze te emocje, które Pan powiedział, które towarzyszyły w naszej grupie, że wypracowaliśmy zdjęcie nie mniej wartościowych i ciekawych pomysłów. Dziękuję. Myślę, że ewentualnie następne spotkanie to się będzie w taki długi weekend. Najlepiej wyjazdowe. Mamy wypracowane, no może być. Spotkaliśmy się tutaj, poświęciliśmy swój dzień, mamy wypracowane jakieś wnioski, rekomendacje i co dalej? Pod takiej sprawy, powiedzmy, techniczne, no to my zajmiemy się tym, żeby to spisać, przesłać Państwu, udostępnić nagrania z dzisiejszych dyskusji czy zdjęcia, też przekażemy to Urzędu Miasta, Radnym Miejskim. A takie mam pytanie do Państwa, czy Państwo potrzebujecie jakąś, macie jakąś potrzebę, żeby coś dalej robić, by tłumaczyć to, co zaczęliśmy tutaj dzisiaj? Proszę. Czy mi się wydaje, że w takich innych sprawach prawdopodobnie jest może jedno albo dwa spotkanie członków rad zarządu, które powinno być w ramach konsultacji budżetu, nowego regulaminu budżetu VAT-owskiego. Konsultacje się zaczęły. Według mnie trochę nieszczęśliwe, że są ogłaszane, póki jeszcze nawet nie ma wyników, nie można przeanalizować, jakie są rezultaty, ale konsultacje ogłoszone zostały wcześniej. I teraz jest sytuacja taka, że te konsultacje praktycznie będą trwały pierwszy ten etap składania wniosków. Ja nie pamiętam dokładnie daty, nie są istotne, ale po miesiąca czasu. Wcale nie jest to dużo. I ja uważam, że przedstawiciele rad i zarządów, te osoby, które są zainteresowane budżetem obywatelskim, na każdej dzielnicy przynajmniej jedna, dwie osoby są zainteresowane, miały możliwość jednak wspólnego komunikatu co do tego regulaminu przedstawienia. Dlatego, że nasz głos, jeżeli jesteśmy bardzo pojedyncze, jako pojedyncze osoby przychodzimy, to nie ma praktycznie żadnego przełożenia i wiadomo, że są różne lobby. Są lobby, powiedzmy, środowisk, powiedzmy, sportowych czy jakichś innych. Mnie się wydaje, że ten nasz głos, jeżeli chodzi o rady dzielnic, powinien być istotny przy przyszłej, powiedzmy, regulaminie przyszłego budżetu. Tak, czy Pan jest? Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Myślę, że Krzysztof Kowal to jest wszystko. To ja ze swojej strony myślę, że to jest być może dobry też wstęp do podjęcia takiej deklaracji osób, które zostały, że jest wola, żebyśmy kontynuowali takie spotkania, że jest zainteresowanie ze strony Państwa, żeby takie spotkania odbywały się cyklicznie. Być może podporządkowane konkretnym tematem, jak na przykład budżet obywatelski, czy inne kwestie, które zostaną poddane pod konsultacje przez Urząd Miasta. My ze swojej strony możemy na przykład zaproponować podpisanie bądź stworzenie takiej deklaracji współpracy rad dzielnic, która pewnie powinna mieć przełożenie na władze miasta, które liczyłyby się z takim głosem rad dzielnic, nie poszczególnych osób, tylko całej zbiorowości rad dzielnic. I druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, korzystając z głosu, przyglądając się dyskusjom, w których Państwo uczestniczyli, mam wrażenie, że na pewno każdy z Państwa ma jeszcze jakieś takie kwestie, które przez niego nie zostały odpowiednio wygłoszone, bądź gdzieś w tych burzliwych dyskusjach zostały pominięte. W związku z tym na parapecie po lewej stronie zostawiliśmy kartki. Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się jeszcze jakąś swoją refleksją, przekazać nam jakiś pomysł, który powinien być uwzględniony w tym sprawozdaniu zawierającym efekty pracy, to zapraszamy do zapisania takich uwag i pozostawienia tutaj. Jasne.
proszę nie pisać, że był dobry, bo to wiemy. Nie, czy nie trzeba. Jeśli można, ja tylko jedną wizję przypomnę. Zostało z nami wybranych radnych, chwała im za to, członków komisji. Ja myślę, że wskazane by było, ja wiem, że na dzisiejsze spotkanie to tak nie rozwiążemy wszystkich problemów świata, a tym bardziej rad dzielnic, bo one są bardziej skomplikowane niż problemy świata, jak zauważyliśmy. Natomiast myślę, że wskazane by było, jakby komisja rozpoczęła pracę, miałaby jakieś, powiedzmy, zręby lub zarys tego dokumentu, który jest podstawą naszego działania, jest bardzo ważne. I jeżeli na przykład miałyby być tam zmiany jakieś rewolucyjne i tak dalej, my nie wiemy, na razie nic nie wiemy. Tak naprawdę, no to dobrze, żeby komisja, tutaj mam jeszcze raz powtórzę, do strony prawnych, czy są tej komisji, żeby komisja jednak, czy nawet w ramach tutaj Fundacja Wolności mogłaby zorganizować, czy ogólnie sama komisja mogłaby się spotkać po prostu z przewodniczącymi rad zarządów dzielnic i podyskutować. Ja rozumiem, że no na 27 rad dzielnic może być 27 pomysłów na statut, a nawet 30, ale chodzi o to, żeby no pewne sprawy na pewno jako praktycy moglibyśmy już podpowiedzieć komisji. Być może nie musiałaby się posłuchać, ale być może uwzględniłaby to w swoich już końcowych wnioskach i pracach. Myślę, że to bezwzględnie tak się stanie. My nie będziemy pracować, myślę, że kolega mnie poprze, dla siebie, tylko pracujemy dla was. I to nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy radnymi, to możemy nie być radnymi. To trzeba się sobie wziąć. Pan radny jest dobrym przykładem. Nic nie jest dane na zawsze, więc mówię, robimy to wspólnie dla nas wszystkich, dla mieszkańców i nie wyobrażam sobie konsultacji bez was tutaj, bez przewodniczących, tak, że no, tak naprawdę macie największe doświadczenie. Mi chodziło o to, że wiadomo, część pomysłów, wiadomo, tam będzie jakiś radca prawny, który będzie nad tym czuwał, nie? Ale część pomysłów, które są wychodzą z radzieni, są wiadomo, że nie może być zrealizowane ze względu na czy tam przepisów prawa zamówień publicznych, czy ustawy o finansach publicznych, ale jest sporo takich, których się nie przebija i o których tutaj dzisiaj nie słyszeli. Ja wiem, że takie są, o których tutaj dzisiaj nie słyszeli, a naprawdę mogą być cenne dla komisji. Także pytanie, czy pan radny? Znaczy ja osobiście, trudno mi teraz też na całą komisję, bo jest przewodnicząca, która będzie organizować naszą pracę. Natomiast ja sobie będę osobiście a nie namawiać do tego, żeby bo mamy tych 150 zagadnień, że po przeprocedowaniu jakiejś grupy zagadnień, jakiejś części, żeby zorganizować to spotkanie i przedstawić takie, jakie ta komisja jakie wypracowała stanowisko i poddać jakiemuś opiniowaniu z Państwa strony. Przecież tych parę spotkań mogłoby się odbyć w miarę właśnie przejścia przez różne segmenty tego statutu. Ja się mówię z przewodniczącą na razie w poniedziałek i być może na spotkaniu się zmieniam, na pewno zaakcentuję tą potrzebę czy gotowość do takiego, żeby takie spotkanie organizować. Także myślę, że raz jeszcze zachęcam Państwa do przedstawienia swoich uwag na tych wolnych arkuszach papieru i do pozostania w kontakcie, czy to z Fundacją Wolności, czy Fundacją Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica. I myślę, że to jest ten moment, w którym możemy uznać się wierszy historyczny, ale i mam nadzieję, że rozpoczynający stałą tradycję spotkań przewodniczących na bardzo prosimy. Zarządu. Bardzo prosimy. Także raz jeszcze w imieniu swoim i Fundacji Wolności dziękuję Państwu za obecność. Dziękujemy.